Cześć, witajcie na kanale. Z tej strony Magda. Dzisiaj pokażę Wam moje zakupy z zielonych kotów. Jest tego troszeczkę, nie jakoś szalenie dużo. I na początek tak wszystko tutaj dałam na biurko, bo akurat mam mało miejsca w tej chwili, więc będę po prostu to po kolei usuwać. To, co sobie zamówiłam tutaj, to od razu Wam pokażę, bo lampa się odbija. Folijki. Folijki do shakerów, do kieszonek. Brakowało mi, więc fajnie. Tutaj to, co widzicie, to jest paczka z gratisami. Ja może nie będę wszystkiego wyciągać. Trochę Wam poszeleszczę. Ale tutaj mamy takie metale gratisy dostałam. Tu jest taki Made with Love słonik i takie drzewko. Paseczki z Craft do Clocka, dodatki do wycięcia z Craft do Clock. I tutaj mamy taką kartę z 13 Arts. Pokażę Wam może tak. O, taki. Bardzo fajny. Ja lubię takie pojedyncze karty. Nie przeszkadza mi, że to nie jest część kolekcji całej, bo ja sobie to wykorzystam do żurnali, więc fajnie. Dobra, lecimy dalej. I tu już mamy to, co zamówiłam, oprócz tej folinki. Może na początek pokażę Wam słoiki. W słoikach mamy kuleczki 3D. One są różnej wielkości. Z pentartu. Używałam ich, chociaż ja używałam tych Artstones chyba z Finabar w albumie morskim, ale przydadzą się do wielu projektów. I Heavy Body Gel. Mały pojemniczek matowy. Ja kupiłam, bo ja bardzo dużo nie mediuję, ale coś tam próbuję robić, więc na pewno mi się przyda. Już nieraz złapałam się na tym, że mi go po prostu brakowało. Następna rzecz w słoiczku to jest wosk. Też z pentartu. Kameleon. On jest taki, zależy jak się na niego spojrzy, pachnie pięknie, ja uwielbiam te woski, mam złoty, teraz kupiłam sobie ten, powiem Wam, że zdarzyło mi się, że kupiłam na zlocie wosk z Primy, chyba z Primy, tak, z Primy, i był zepsuty. Jestem, co prawda uzupełniono mi reklamację, no ale pachnie super, już go wytarłam. Oj, przepraszam. Lecimy dalej. Pędzel. Stamperia. Nie znam się na tych oznaczeniach zupełnie. Chodziło mi o to, żeby był taki, wiecie, szczecinowy, taki twardy. To chlap, pani. Brakowało mi takiego pędzla i do przetarć. Myślę, że będzie w porządku. Następnie zamówiłam sobie drewienka. Takie większe. Większe to, przyznam szczerze, że pod herbatkę albo kawkę i ewentualnie do zdjęć. Ciągle szukam takiego swojego stylu na Instagramie. Brakuje mi jakichś takich fajnych dodatków do zrobienia tła i pomyślałam sobie, że takie drewno może być czasami fajnym urozmaiceniem. A drugie takie mniejsze to już na okładki albumów, na kartki. Jest tego dosyć dużo, powiem Wam, i dlatego na dużo czasu mi starczy. Czego jesteś szybko? No to połóż. Następnie mamy nity z We Are Memory Keepers. Moje ukochane brązy, beże. To są podobno oczka kaletnicze. No dla mnie to po prostu nity. Sznureczek woskowy, biały. Uniwersalny. Można go pofarbować także. Na razie biały. Zamówiłam sobie ostrza tytanowe do trimera, bo gilotynę mam, ale małą. Jestem bardzo zadowolona i na pewno w przyszłości skuszę się na większą, ale póki co do większych prac używam jeszcze trimera. Linijeczka z tym takim łapaczem kątów, dlatego że nieraz właśnie też już łapałam się ja na tym, że potrzebowałam po prostu coś odmierzyć, bawiłam się na raty, a tutaj sobie przyłożę i mam prosty kąt. Następne rzeczy to są metale i kabochony. Jak widzicie, nie zamawiałam nie wiadomo jak dużo. No, wyskakuj. Tu mamy chyba trzy w komplecie, takie elementy metalowe. Tu mamy taki zegar, bardzo ładny. Drzewko. Oj. Tutaj mamy ważki srebrne i takiej niewielkiej wielkości, masło maślane. Niewielkie takie
kabuszoniki. Pomyślałam, że fajnie wzbogacą pracę. Następne rzeczy to jest ramka do wycisków. Duża ramka. Brakowało mi takiej, słuchajcie, dużej ramki właśnie. Tu jest pokazane, nie jest pokazane, jak ona odbija. Brakowało mi takiej dużej ramki. Wszystkie te rameczki mam takie malutkie. Natomiast ta jest sporych rozmiarów, bo prawie 13 cm na 10 po tym zewnętrznym obwodzie. Więc super będzie na przykład na okładkę albumu, bo tak myślę, że na kartki to może niekoniecznie, ale na okładki albumu właśnie czegoś takiego potrzebowałam. Już długo się nad tym zastanawiałam i polowałam na to i w fajnej cenie w Zielonych Kotach była. Może pokażę tutaj. Mam maskę z 13 Arts. To jest taka koronka. Też właśnie już myślałam jakiś czas o tym, żeby taki koronkowy, fajny wzór. No, chciałabym pokupywać trochę więcej tych mediowych rzeczy, bo chciałabym się też tym więcej pobawić. Następna rzecz to jest wykronik. Polowałam na wykronik serwetki, ale słuchajcie, bardzo fajna cena była tego wykronika. Nie wiem, czy tu jest napisane, nie, ale chyba 38 zł. I mamy tak naprawdę 5 wykroników tutaj. Taką serwetę tutaj po obwodzie. Tu jest jeszcze jeden. Tu jeszcze jeden i tutaj takie kółeczko. Także naprawdę za taką ilość wykrojników to cena jest nieduża i myślę, że będzie bardzo ładnie wycinał. Na pewno już niedługo zrobię projekt z tą serwetką. No i na koniec papiery. Dwa bloczki duże zamówiłam. Ja na brak papierów nie narzekam, ale po prostu powiem Wam, że już dosyć długo chodziły za mną papiery z AB Studio. To są zaprojektowane przez Sylwię Gryczuk, Tendy Art. Powiem Wam, że ja na pierwszy raz, jak zobaczyłam w ogóle styl właśnie Sylwii, to pomyślałam, że no nie moja bajka. Ale im dłużej na te papiery patrzyłam, tym bardziej po prostu no jest w nich coś, co mi się podoba. Chciałam tą kolekcję taką leśną, jakby zaprojektowaną przez... Nie, To the Moon and Back, księżycową leśną. Ale niestety już nie było. Zamówiłam sobie tą. I powiem Wam, że jest kolekcja cudowna, mam pomysł na nią. Tylko, że jestem taka po prostu rozdarta, bo zobaczcie, tu jest piękna, jakiś taki jelonek piękny, piękny papier. A tu mamy element do wycięcia, które też, no niektóre są bardzo, bardzo fajne. Następnie mamy takie serducha i tu też w sumie karty do wycięcia. Te sarenki są przepiękne, no piękne to jest. W ogóle te kolory, nasycenie. Tu mamy, widzicie, znowuż do podziału na mniejsze części. Tu znowu mamy papier, a tutaj do wycięcia. Bardzo dużo jest z drugiej strony tych elementów do wycięcia i to mnie boli. Te ptaki są śliczne. I tu znowu mamy jakby podzielone na cztery. No tutaj akurat jest taki bardziej, można powiedzieć, jednolity. A tu znowu elementy do wycięcia. I tutaj taki jeden wzór. I tu mamy jeden wzór. I kolejne elementy do wycięcia. Więc naprawdę... No, będzie się ciężko zdecydować. No, ale może jakoś podołam temu zadaniu. Papiery są cudowne. Ja generalnie wolę bardziej stonowane papiery, mniej wzorzyste. Natomiast no, w tych jest coś takiego, co po prostu no, kusi, żeby zrobić z nich pracę. I kolekcja pewnie też dobrze znana już nie jednej osobie. Piątek 13. Baby Joy. Ta kolekcja za mną chodziła już dłuższy czas. Tylko tak jak zawsze w sklepach, które zamawiałam, nie było dostępu do niej. To się jakoś tak śmiesznie w tą stronę nie złapie mi się to w kadrze. Mamy elementy do wycięcia tu dla dziewczynki, natomiast z drugiej strony są chłopięce. No i przepiękne, przepiękne papiery, już karty do wycięcia. Na pewno już nie u jednej osoby widzieliście tą kolekcję. No już kończę, rybko, już. Jak widzicie, mamy tutaj, to już się powtarzają, bardzo, bardzo ładne te papiery i na pewno powstanie z nich album, to już wiem. Więc tak wyglądają moje zakupy z Zielonych Kotów.
Bardzo jestem z nich zadowolona, a ciekawa jestem, czy Wam się podobają. Także czekam na Wasze komentarze i opinie. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!